Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Sylwester Marcula. Laudetur Jezus Chrystus. I sekula sekularum. Księdza zacząłem upowszechniać na różnych kanałach pod hasłem Pierwsza parafia trydencka w Polsce. Taki tytuł był pierwszego programu, co spowodowało wiele różnych niejasności, więc zacznę w ten sposób. Tak. Ksiądz jest proboszczem w diecezji szczecińskiej. Tak, jestem proboszczem w diecezji szczecińsko-kamieńskiej, dokładnie parafii, która powstaje nominalnie, ona już istnieje na papierze, a tak naprawdę tworzy się. Dlaczego czołowy mason Jan Józef Lipski był autorytetem dla Adama Michnika i Jarosława Kaczyńskiego? Czym jest kabała i kim byli różokrzyżowcy? W szponach Lucyfera, masoneria i inni pomocnicy szatana. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego. Poznaj plany masonerii wobec Polski. I to jest parafia rzymskokatolicka. To jest parafia rzymskokatolicka i rzeczywiście w tej parafii jest odprawiana msza i trydencka, i nowa msza, tak trzeba powiedzieć. No tak, ale czyli parafię erygował i księdza mianował arcybiskup Dzięga. Tak, ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga poprosił mnie, żebym podjął się dzieła budowy kościoła w tej parafii, tworzenia parafii i zajmowania się powierzonymi ludźmi. I codziennie jest odprawiana msza święta trydencka. Czy ksiądz odprawia, bo parafia jest jednoosobowa? Tak, codziennie jest msza trydencka i tak jak powiedziałem, i stara, i nowa msza jest w tej parafii odprawiana. No w niedzielę jest przewaga nowej mszy, ale też zaczynamy starą mszą trydencką. I parafia jest pod wezwaniem błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Tak, ksiądz Popiełuszko jest naszym patronem i w związku z tym też parafia ma takie elementy związane z patriotyzmem, czy to msza za ojczyznę w ostatnią niedzielę miesiąca, tak jak robił to ksiądz Jerzy, czy różaniec codzienny w intencji ojczyzny, który odmawiamy, czy jednym z takich elementów są msze wołyńskie, niedokończone msze wołyńskie, które są odprawiane raz w miesiącu. To znaczy niedokończone, bo? Niedokończone, bo one nie zostały dokończone na Wołyniu przez księży, którzy odprawiali i zginęli w czasie rzezi wołyńskiej. I te msze były przerwane przez śmierć księży, ale niedokończone też dlatego, że niektóre intencje zostały przyjęte przez księży, a nie zostały nigdy odprawione. Więc chcemy odprawiać msze święte w intencji tych, którzy tam zginęli, w tych intencjach, które zostały przyjęte, żeby one nie ciążyły jako takie obciążenie dla księży, żeby jednak mogli pójść do nieba, bo to duże zobowiązanie dla księdza przyjąć intencję mszy i nie odprawić. I chcemy modlić się też za tych wszystkich, którzy żyją do dzisiaj i albo są potomkami, albo sami przeżyli ten czas jako dzieci wtedy i nie do końca potrafią przebaczyć, żeby to przebaczenie jednak było, żeby kształtować coś nowego, co nie znaczy zapomnieć oczywiście, bo w dzisiejszych czasach są tendencje, żeby nie mówić o Wołyniu, nie przywoływać tego, bo to trudne wspomnienie i zakłamywać prawdę niestety. No teraz też ze względu na wojnę na Ukrainie, prawda? To nie mówmy. No tak, nie mówmy, bo to trudny temat i żeby nie było takiej sytuacji, że wspominamy coś złego, a nie wiadomo, czy pomagać, czy nie pomagać. No jak najbardziej pomagać, ale nie zapominać o historii. No i jak wstukałem nazwisko księdza w internecie, to mi wyskakiwało też w związku z Marszem Niepodległości. No tak, ale to myślę, że już trzeba by przejść do samego początku, dlatego że nasza tożsamość kształtuje się w dzieciństwie i ja pamiętam msze w moich rodzinnych stronach, gdzie były msze za ojczyznę, śpiewało się Boże coś Polskie, były flagi, przypominano o tym, że tutaj ginęli Polacy broniąc ojczyzny, więc to jest ten pierwszy element, który kształtował mnie jako patriotę. No potem zostając księdzem też chciałem w tym wszystkim uczestniczyć, żeby w jakikolwiek sposób, taki jaki mogę, przyczyniać się do tego, by ta jedność w Polsce była zachowana i myślę, że Marsze Niepodległości do tego zmierzają. I ten w Warszawie, na którym miałem okazję być 2 lata temu i te szczecińskie, na które staram się chodzić co roku. Nie sam też, tylko zawsze z grupą dzieci i młodzieży, żeby uczyć ich w ten sposób tej jedności i patriotyzmu.
Znaczy ja miałem zawsze w sobie taki niepokój, że w środowiskach trydenckich jest skupienie uwagi na mszy trydenckiej i jakby ginie gdzieś ten fakt, że one są w Polsce. Jakieś właśnie te patriotyczne akcenty, czy po prostu kwestia polskiego kościoła, bo ojciec Jacek Woroniecki mówił, że narody są jak zakony. Prawda? Czyli one ubogacają Kościół i każdy naród ma katolicki, ma swoją duchowość, swoją regułę. I dla mnie ksiądz jest pierwszym takim księdzem, który jakby godzi to ze sobą na co dzień, prawda? To znaczy katolicyzm tradycyjny i patriotyzm polski. No, próbujemy to zrobić, dlatego że Pan Bóg też stawia nas w konkretnym miejscu i naszym miejscem jest najpierw dom, a potem ojczyzna, a ojczyzna to przecież nasz dom, więc jeżeli dbamy o swój własny dom rodzinny, to powinniśmy też dbać o ojczyznę i powinniśmy mówić dobrze o tej ojczyźnie, modlić się za nią, robić wszystko, żeby też ludzie, którzy tworzą ten kraj, żyli wartościami. I tutaj to się łączy, bo jeżeli wychowamy dobrego katolika, człowieka, który odczytuje właściwie Ewangelię, zna naukę Kościoła, to jego pobożność, jego życie zasadami nie kończy się z chwilą wyjścia z Kościoła, ale ta pobożność jest w codzienności. To życie zasadami jest w codzienności, więc jeżeli to są ludzie wierzący, którzy potem zajmują wysokie stanowiska, decydują o wielu rzeczach, to mamy tę pewność, że właściwie ich ukształtowaliśmy. I na pewno msza święta tradycyjna pomaga w tym, żeby ci ludzie byli ludźmi modlitwy, ludźmi skupienia, Golgoty i odkrywania tego, że są zobowiązani przed Panem Bogiem przede wszystkim do tego, by kształtować potem innych właściwie. No, święty Tomasz z Akwinu mówi, że pisze, że czci ojca swego i matkę swoją, to się odnosi też do ojczyzny, prawda? Mówi o cnocie pietyzmu też. No i kiedy mówi o sprawiedliwości, to mówi wszystko, co należy się naszym bliźnim, to jest pewna hierarchia tego. Najpierw rodzinie, później sąsiadom, później tym osobom z tej ojczyzny, prawda? Czyli Polakom. I tak, jeżeli w parafii są odprawiane codziennie msze trydenckie, no to na nie przychodzą nie tylko, czy głównie na nie przychodzą nie ci, co by normalnie chodzili na mszę trydencką, tylko po prostu ludzie z okolic. No tak jest, że jeżeli w parafii jest msza trydencka, to jest okazja do tego, żeby ci wszyscy, którzy mają kształtowaną tę pobożność, mogli w niej uczestniczyć, bo niebezpieczeństwem dzisiejszych czasów jest to, że środowiska tradycji, duszpasterstwa tradycji stają się trochę zamkniętymi środowiskami i no my w Szczecinie mamy taką sytuację, że z jednej strony cieszymy się, że mamy na Lewobrzeżu duszpasterstwo tradycji, gdzie jest kościół, kaplica przeznaczona do tego i tam jest tylko taka msza święta codziennie, no ale z drugiej strony to już jest zamknięte środowisko. Tam nie przyjdzie przypadkowy człowiek, tylko ktoś, kto wie o tym, usłyszał o tym i poszukuje czegoś. A jeżeli msza trydencka jest obecna w parafii, to daje możliwość ludziom zwykłym, którzy nie znają może tej mszy, że zastanawiają się, może pójdę, może odkryję tę mszę. Ja mam takie sytuacje po kolędzie, gdzie parafianie mówią, że jeszcze nie byliśmy na tej mszy trydenckiej, ale się wybieramy, ale się boimy, mamy takie obawy, więc wtedy następuje rozmowa, tłumaczenie tych wszystkich wątpliwości i pokazywanie wartości piękna tej mszy świętej. Znaczy tutaj gra trochę taki mechanizm, jaki ja spotkałem w Oslo. W Oslo jest parafia i jest msza polska w tej parafii i byłem na tej mszy i było sporo Wietnamczyków. I ja się pytam Polaków, co ci Wietnamczycy tu robią na polskiej mszy, a oni mówią, to jest parafia, jedna msza po norwesku, jedna msza po wietnamsku, jedna msza po polsku i oni na swoją nie zdążyli albo nie mogli pójść, przyszli na polską. I tutaj też w parafii księdza może tak być, że ktoś chciał na nową, ale jakoś mu się nie udało, czy wygodniej mu było na trydencką, przyszedł na trydencką i nagle coś w nim się zmieniło.
U nas jest o tyle łatwiej, że mamy jeden ołtarz, na którym odprawiamy i starą, i nową mszę świętą, więc ten układ mszy świętej jest bardzo podobny. Oczywiście stara msza ma więcej elementów, które zostały zniesione w nowej, ale jeżeli ktoś przychodzi na mszę świętą nową i odnajduje się na niej, a jestem księdzem, który używa pierwszej modlitwy eucharystycznej, czyli kanonu rzymskiego, czyli tej modlitwy, która jest w starej mszy świętej, to tych wiele elementów i gestów pozostaje takich samych, więc jest szansa, że te osoby, odnajdując się na mszy nowej, odprawianej w ten stary sposób, tak powiedzmy, potem będą mogły łatwiej odnaleźć się na starej mszy świętej. I myślę, że to jest duży plus. Tak samo, jak powiedziałem, te rozmowy, wyjaśnianie tego wszystkiego, co jest pytaniem, wątpliwością. Ale tak, od kiedy ksiądz odprawia mszę trydencką? Ja próbowałem policzyć, że 7 lat, ale myślę, że to jest więcej. Myślę, że nie ma ksiądz takiej daty jak ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga, że on 8 grudnia 2019. Ja mówię, musiałbym to cofnąć się do kalendarza, bo ja pamiętam, kiedy to było, że to było po moim pobycie w parafii w Świnoujściu. Tam odprawiłem pierwszą mszę, odchodząc z tej parafii, czyli to był koniec czerwca. Natomiast który rok, to musiałbym policzyć dokładnie albo zobaczyć zapiski, ale myślę, że to jest ponad 10 lat temu. Tam spotkałem właśnie księdza, który był z Instytutu Dobrego Pasterza, i on tam odprawiał msze święte tradycyjne, i dzięki niemu nauczyłem się tych mszy. I to nie były tylko msze, to były też rozmowy na temat liturgii, na temat tradycji, na temat kościoła. No i to wszystko się złożyło na to, że zapragnąłem tej mszy świętej, i dopiero konsekwencją tego była nauka. Mm-hmm. No tak, ale gdzie ksiądz skończył seminarium? W Szczecinie. Tak, skończyłem diecezjalne seminarium w Szczecinie. Kiedyś tam w Szczecinie, nie wiem czy to dalej tak jest, ale kiedyś pamiętam, było tak, że długo jeszcze był rektor, który był z neokatechumenatu. Nie, to w tej chwili już za moich czasów tak nie było. To później był taki okres. No, nie wiem, tak, to gdzieś dawno temu, no ale dlaczego o tym wspomniałem? No bo siłą rzeczy ksiądz jako kleryk nabywał formację posoborową. To jak ksiądz później to wyrównywał te braki? To jest odkrywanie. Ja bym powiedział, że to jest odkrywanie na nowo nauki Kościoła i Kościoła, no bo przecież w seminarium jednak uczy się tego, całej historii Kościoła, poznaje się dokumenty Kościoła. Oczywiście ten akcent na czasy współczesne jest najmocniejszy i myślę, że to jest największy problem, że jakby zapominamy o tym wszystkim, co jest bogactwem i dorobkiem Kościoła, i nie sięgamy do tych dokumentów, nie sięgamy do tej nauki, i później skupiamy się na takich zewnętrznych rzeczach. Ja pamiętam, jako młody ksiądz uważałem, że zawojuję świat, bo będę duszpastersko tak się rozwijał, szukał pomysłów, metod, czego ja nie zrobię, żeby ludzi przyciągnąć do Kościoła. I z czasem zacząłem odkrywać, że coś jest nie tak, że to wcale nie przyciąga ludzi do Kościoła, że to nie tędy droga. I myślę, że Pan Bóg tak zdecydował, że spotkałem tego kapłana, który pokazał mi starą mszę, i odkryłem tam właśnie głębię kontemplacji, tej ciszy na mszy świętej, a niekoniecznie aktywności. I tak jeszcze wracając do początku naszej rozmowy, czyli ksiądz, arcybiskup, ordynariusz wie, że ksiądz odprawia codziennie mszę trydencką w parafii. Oczywiście, bo jestem księdzem, który nie jest w żadnych krajach kościelnych. Jestem za zgodą i wolą księdza arcybiskupa, i każdy ksiądz, który odprawia mszę trydencką według nowych przepisów, zgłaszał to księdzu arcybiskupowi. W naszej diecezji jest przynajmniej kilku kapłanów, którzy taką mszę odprawiają. No ja jestem w tej dobrej sytuacji, że jestem proboszczem i mogę zdecydować i o porządku tych mszy świętych, kiedy i jaka jest odprawiana, dostosować ją do potrzeb parafian i tych wszystkich, którzy przychodzą na mszę świętą. I okazuje się, że można to zrobić i że jedno nie koliduje z drugim w ogóle. To znaczy tak, problem też polega na tym, że w waszej parafii nie ma w ogóle kościoła. No to jest i problem, i minus, i plus, bo z jednej strony jest to minus, że rzeczywiście będziemy budowali dopiero kościół i to jest duże wyzwanie, a parafia nie jest duża i jeszcze zbyt wiele osób nie przychodzi do kościoła. Ona jest rozwojowa, bo tam się buduje osiedle. Tak? Tak, to osiedle cały czas powstaje, więc to jest szansa, że docelowo parafia ma mieć ponad 6 tysięcy mieszkańców. Tak, w tej chwili ma ponad 2 tysiące.
w niedzielę przychodzi około 150 osób. To i tak jest bardzo dużo, bo pamiętam rok temu, jak liczyliśmy wiernych, to było około 40 osób. Więc jak niektórzy mówią, że są tendencje spadkowe w kościele, to u nas na pewno tego nie widać. No ale to pewnie też dojeżdżają po prostu, czy dochodzą, no bo gdzieś tu obok są jakieś parafie i te ludzie z tych parafii się dowiadują, że jest trydencka tak blisko. I może nawet samej ciekawości, szczególnie latem, bo to jest w namiocie msza, to teraz ciężko, nie? No i tak i nie, dlatego że dbamy o to i robimy, żeby było też ciepło w zimie, a w lecie chłodnie. Więc dmuchawa? Mamy dwie dmuchawy, znaczy może tak, po kolei. Nie mamy prądu, bo to jest plac, gdzie jeszcze nie ma podłączenia prądowego, więc mamy generator prądu. Musimy go zatankować, zrobić prąd z tego, więc mamy dzięki temu oświetlenie. Kupujemy butle z gazem, mamy dwie dmuchawy, grzejemy. Mamy zrobioną podłogę w namiocie, postawione ścianki z płyt. Mamy sufit znowu pokryty folią termoizolacyjną, żeby można było chronić ciepło, a w lecie, żeby nie, słońce nie dochodziło. I to wszystko przyczynia się, że jest cieplej, albo to jest klimat też. Problem jest, ja tutaj nie mam pełnej jasności, bo różnie mi mówią różni ludzie, bo ja się gdzieś zatrzymałem na tym poziomie, że Franciszek zabronił w parafialnych w ogóle odprawiać, a później, że doszedł jakiś nowy przepis, że to ordynariusz decyduje, jak to jest. No u nas jeszcze tego problemu nie ma, bo nie mamy kościoła parafialnego, więc mamy kaplicę, więc odprawiamy dlatego w kaplicy i staramy nową mszę. Ale oczywiście wszystkie ostateczne decyzje w obrębie diecezji podejmuje biskup i to jest szukanie rozwiązań na te trudne czasy, tak żeby rzeczywiście zatroszczyć się o tych ludzi ze środowiska tradycji, bo ja nie mam wątpliwości, że każdy biskup jest zatroskany o swoich diecezjan i o tę grupę także, więc jeśli widzisz, że jest taka grupa w diecezji, to myślę, że większość biskupów szuka rozwiązań, które pomogą, żeby oni mogli w takiej mszy świętej uczestniczyć, bo to nie jest tak, że oni się odcinają od kościoła, no przecież oni są częścią kościoła, która czyta, modli się, chce wiedzieć więcej i chce trochę więcej. Nakrzyczałbym na księdza. Dlaczego? Dlatego, że ksiądz tak powiedział, środowiska tradycji. Prawda? Znaczy, no po prostu mamy jeden kościół, prawda? I są katolicy i ci katolicy potrzebują mszy trydenckiej, bo ona jest głębsza, co do tego nie ulega wątpliwości. Takie były zresztą argumenty, jak ją znoszono, prawda? Że za trudna. Że po łacinie, ja jeszcze jako dziecko uczęszczałem na trydencką i nie było żadnych trudności, no miałem książeczkę. Ale to ja muszę wejść słowo, dlatego że po pierwsze msza trydencka nie została nigdy zniesiona, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Ale zniesiona w praktyce, w tym no sensie. No tak, ale papież Benedykt XVI przypomniał o tym, że ona nie została zniesiona. Po drugie, łacina też nie została nigdy wycofana jako język kościoła i przepisy mówią jasno, że dopuszcza się języki narodowe za zgodą biskupa miejsca. Więc też pamiętajmy, że łacina jest ciągle językiem kościoła i jest językiem modlitwy, pięknym językiem i tam, gdzie gromadzą się społeczności międzynarodowe, tam powinno korzystać się z łaciny, jeśli chodzi o modlitwę. Nie, bo ja chciałem powiedzieć jedno, że sam sobór i to, co działo się po soborze, było pewnym eksperymentem, prawda? Bo to był sobór duszpasterski. No i teraz wiele wskazuje na to, że ten eksperyment się nie udał, prawda? I no, świadczą o tym owoce, prawda? Że w tym czasie odeszło od kościoła 95% czy tam 90% w skali światowej, prawda? Nie ma powołań i tak dalej, i tak dalej. No i coraz więcej w związku z tym jest głosów o powrocie, znaczy o odejściu od tego eksperymentu. Czyli ja nie mam wątpliwości co do tego, że sobór i ojcowie soborowi chcieli dobrze. Jak wyszło, to myślę, że też minęło za mało czasu, żeby dzisiaj wydać taką jednoznaczną ocenę. Na pewno na soborze też możemy zobaczyć takie starcia dwóch środowisk, tych postępowych i tradycyjnych i zwycięstwo tych środowisk postępowych. Myślę, że dobrze się dzieje, że jednak próbujemy wracać do tradycji, próbujemy wracać do tego, co przez wieki kształtowało pobożność ludzką.
i świętość kapłanów i tych, których Kościół daje nam za wzór do świętości i odkrywać to na nowo. Dzisiejsze czasy i przepisy, które powstały, chcę wierzyć, że one są też tworzone w trosce o zbawienie wszystkich ludzi. Bo tak trzeba na to popatrzeć i możemy się spierać, który przepis jest dobry, który jest nie najlepszy, ale dlatego to rozeznanie, jak to zastosować w diecezji, pozostaje w rękach biskupa. I ja Panu Bogu dziękuję za księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, który z wielkim zatroskaniem podchodzi do starych sakramentów, starej mszy, do tych wszystkich ludzi, którzy widzą taką potrzebę modlitwy. To znaczy, tutaj ja bym tylko się odniósł do tego stwierdzenia księdza, że ci, co byli na soborze, chcieli dobrze. To znaczy, byli tacy, którzy chcieli dobrze, no bo wiemy, oprócz jednego wypadku, wszyscy jakby to się pod tym podpisali, tylko że historia jakby mówi co innego, prawda? To znaczy, chociażby wielu fachowców zwraca uwagę na to, że sobór się odbywał w najgorszym możliwym czasie, to znaczy szalały wtedy służby specjalne radzieckie, komunistyczne i mój ukochany biskup, który się mną opiekował przez wiele lat, zawsze go ukochany w sensie, że właśnie traktował mnie jak ojciec i na uczelni, no to później okazało się, że był agentem. No na pewno takie przypadki w Kościele też są i to trzeba jasno sobie powiedzieć, że ta próba niszczenia Kościoła od środka no nie dzieje się od dzisiaj. Tak? Dzisiaj bardziej doświadczamy tego, że próbuje się zdeprecjonować wartość Kościoła przez to, że ośmiesza się księży, czy próbuje pokazać skalę jakiegoś problemu, że to jest, dotyczy wszystkich i mówi się, że Kościół jest niepotrzebny, bo jest przestarzały, bo no zobaczcie, oni nie są święci, a tak postępują. Kiedyś te metody były całkiem inne i rzeczywiście próba wstawiania agentów, czy pozyskiwania księży jako agentów, no to historia to zna i mamy tego świadomość, że tak było. No, to jest... Nie, no ale właśnie, że sobór tutaj był wyjątkowo nasycony tymi agentami, już nie mówiąc o innych ciemnych siłach, ale że właśnie ten czas soboru był najgorszy. Natomiast oczywiście to, co ksiądz mówi, że ja zawsze zwracam uwagę tym, którzy mówią o mszy trydenckiej i przywiązują do niej za dużą wagę, bym powiedział, że przecież ci, którzy przeprowadzili Sobór Watykański II, wszyscy odprawiali mszę trydencką. No dokładnie tak. No i teraz problem polegał jednak na tym, że wtedy przed Soborem już zaczął Kościół tracić wiernych i powołania się zmniejszały. No i się zastanawiano jakby głośno i po cichu, co jest tego powodem i jakby stwierdzono, że stare techniki są, przepraszam za słowo techniki, i są złe, to trzeba nowe, nowa ewangelizacja, prawda? I znaczy nie szukano jakby winy w sobie, tylko szukano winy w doktrynie. I to był jakiś, dlatego ja to nazwałem eksperymentem, prawda? Że zaczęto... Ja myślę, że odpowiedzią jest to, że seminaria tradycyjne nie mają problemu z powołaniami, a seminaria współczesne jednak mają. Musimy kończyć. Ale tak, nie poruszyłem najważniejszego wątku, znaczy najważniejszego, no może nie najważniejszego, ale fundamentalnego, nie? To znaczy tak, odprawia się, jest parafia, msze święte odprawia się w namiocie, ksiądz arcybiskup erygował parafię, tylko jest jeszcze kwestia własności ziemi. I teraz ziemia jakby będzie do dyspozycji, bo ona ma być i tak dzierżawa wieczysta, prawda? Ale będzie do dyspozycji parafii, jak będzie zezwolenie na budowę kościoła. A zezwolenie na budowę kościoła będzie wtedy, jak będzie projekt architektoniczny. A projekt architektoniczny będzie, jak ksiądz zgromadzi 100 tysięcy złotych, tak? Tak jest. No i teraz ja, proszę Państwa, zacząłem akcję. Ja się o tym dowiedziałem ze strony internetowej parafii, czyli ksiądz ją redaguje, prawda, bo jest jeden jedyny. I na tej stronie czytamy odezwę księdza proboszcza tu obecnego. Prawda? Kochani, proszę o pomoc w rzeczy niemożliwej. Potrzebujemy zebrać do stycznia 2023 100 tysięcy złotych na projekt kościoła pod wyzwaniem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Zatem potrzebny jest, tu dużymi literami, cud bożonarodzeniowy, wykrzyknik.
Wierzę, że rzeczy niemożliwe są możliwe na Boże Narodzenie. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, nasz patron, patron ludzi pracy, solidarności, środowisk patriotycznych i medycznych, pokrzywdzonych, niesłusznie oskarżanych, patron każdego Polaka. To on będzie wam odpłacał swoim wstawiennictwem. Mam nadzieję, że uda się wybudować u nas, jak niektórzy mówią, na dzikim zachodzie, kościół pod jego wezwaniem, który z czasem stanie się miejscem kultu księdza Jerzego, a potem sanktuarium. No i tutaj jest adres, numer konta, prośba o wpłacanie. No bo ksiądz nie może zebrać jakby na ten projekt, bo tych parafian jest, znaczy parafian, mieszkańców parafii jest 2000, a na mszę ile przychodzi, jaki procent, bo ksiądz podawał liczby. 150 ale... osób, no to nie jest wielki procent. Wyliczył ksiądz procent? Nie, nie. Nie, nie. No ale no... Od 2000 10% to jest 200, no to mniej niż 10%, czyli bez naszej pomocy, proszę Państwa, to ksiądz przestanie funkcjonować, parafia przestanie istnieć i już trochę zostało zebrane przez te akcje w internecie, troszkę brakuje, także jak się zastanawiamy, bo ludzie do mnie często piszą, dzwonią, że co oni tu mogą zrobić, nie? No nic nie możemy, wszystko to poza nami się odbywa, no to tutaj możemy wesprzeć. Dwie rzeczy ja bym powiedział przede wszystkim. Najpierw modlić się w tej intencji, a jak będzie modlitwa, to dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I to znajdą się też ludzie, którzy pomogą i finansowo będą chcieli nas wesprzeć. No właśnie, więc mamy czas do końca stycznia, żeby wesprzeć i będzie to jakiś naprawdę bardzo dobry uczynek. Ja dodam tylko, że no... Do końca stycznia właśnie musimy zrobić projekt kościoła. Jesteśmy w trakcie zyskiwania pozwolenia na budowę domu parafialnego, do którego przeniesiemy kościół, naszą kaplicę. To ono już będzie w ścianach prawdziwych, z normalnym sufitem i tak dalej, z elektrycznością, bo boimy się kolejnej zimy, czy ją przetrwamy pod namiotami. Ale tę pierwszą część realizacji domu parafialnego nam się udało zrealizować, czyli zebraliśmy już też konkretną kwotę, bo to było 60 tysięcy. Teraz projekt właśnie kościoła to jest kolejna duża kwota, bo to ponad 100 tysięcy. Natomiast myślę, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Przed nami jeszcze budowa tam Centrum Duszpasterskiego, gdzie będzie właśnie Kaplica Wieczystej Adoracji i gdyby się nie zmieniły przepisy, to miejsce na mszę trydencką, chociaż ja wierzę, że jeśli będzie modlitwa i post ludzi, to te przepisy będą na tyle zmieniane, że na nowo będzie można korzystać z tego dobrodziejstwa, z tej mszy świętej we wszystkich kościołach. No bo są tacy, którzy mówią, no nie ma co wspierać księdza, bo i tak za pół roku wspierać parafii, bo i tak za pół roku, za rok czy za dwa to wszystko zlikwidują. Ale my żyjemy w takich czasach, proszę Państwa, i Państwo już to chyba widzą, że wszystko jest możliwe i może być tak, że właśnie będzie zupełnie inaczej za te pół roku, rok czy dwa i nie możemy jakby zakładać, że nic się nie uda, więc nie ma co robić. Wszystko się uda, wszystko w rękach Bożych. Ja powiem jeszcze, że my w Szczecinie, gdy zaczynaliśmy taką troskę o to środowisko związane z tradycją i chcieliśmy mieć miejsce, żeby odprawiać stare msze, to podjęliśmy modlitwę i post. Codziennie ktoś odmawiał cały różaniec i codziennie ktoś pościł. I to przez kilka lat trwało. Dzięki temu mamy z jednej strony Odry, mamy duszpasterstwo tradycji i z drugiej strony mamy parafię, gdzie też jest codzienna msza święta. Więc owoce modlitwy i postu są niesamowite i do tego zachęcam. I to pierwszy element, który może nam pomóc w tym, że nie tylko u nas, ale i w całej Polsce i na świecie dostęp do tych sakramentów i do starej mszy świętej będzie. Dziękuję bardzo księdzu, dziękuję Państwu. Dziękuję ślicznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Historia Polski od samych jej początków kryje wiele tajemnic, spisków i niewygodnych faktów. Pora ujawnić to, co dotąd było skrzętnie ukrywane. Zakazana historia Polski. Tom pierwszy. Od Piastów do Jagiellonów. Najnowsza książka Grzegorza Brauna już dostępna na kapitalbook.pl.